COVID-19 znowu zaatakował w Suwałkach. 21 czerwca na oddział zakaźny Suwalskiego Szpitala trafił mężczyzna z niepokojącymi objawami. Pobrano wymaz do testu i dzisiaj rano do placówki dotarł jego dodatni wynik. Z chorym mężczyzną mieli kontakt jego najbliżsi. Dzisiaj objęto ich kwarantanną i pobrano wymazy do badania. Poinformowała nas inspektor Elżbieta Bednarko, szef Suwalskiego Sanepidu. Wyników badań trojga dorosłych osób i dziecka możemy się spodziewać najwcześniej jutro.